tym roku Grzegorz Ciechowski obchodziłby 60 lat. Jest to artysta, który miał ogromny wpływ tak naprawdę no, na rzeszę muzyków. Głos pokolenia, można by rzec, obywatel GC, Republika, wspaniała muzyka. W związku z tym postanowiliśmy poświęcić mu jeden koncert, który odbędzie się dla niego właśnie. To, co robimy akurat ten projekt Ciechowskiego, to jest bardzo fajna rzecz. To są fajne, może troszkę inne aranże, troszkę inne wykonania, ale to jest kawał dobrej polskiej muzyki. Cóż, jesteśmy amatorami, ale tak naprawdę to są świetni muzycy. No, trzeba przyznać, że ci ludzie są świetnymi muzykami. Może nie mają szkoły muzycznej, ale mają ogromną pasję, mają ogromne umiejętności. Zresztą każdy pewnie się uczy grać na jakimś instrumencie po to, żeby gdzieś tam się pokazać. Czy to na ognisku, czy zagrać dla dziewczyny, czy też i zagrać przed prawdziwą publicznością. Jeżeli się ktoś odnajduje w takiej muzyce, a raczej wszyscy tutaj się w tym odnajdujemy, to wszyscy czerpiemy z tego zabawę i jest fajnie. Jest to duży skład, ludzie z Kłobucka, ale i spoza Kłobucka, z okolic, więc te próby trwają dość długo, bo czasami ciężko się spotkać, a żeby to wyglądało dobrze, brzmiało dobrze, trzeba jednak próbować sporo. Robimy to tak z czystej pasji, za darmo w sumie, nie staramy się za to jakieś tam, nie wiadomo, czy te imprezy biletować, czy jakoś inaczej. Spotykamy się raczej, żeby pograć, żeby pospędzać razem czas. No a to później owocuje tym, że jednak ludzie też widzą, że to jest fajna zabawa i że można się przy tym razem z nami dobrze pobawić.